Ile godzin spędzisz w Toy-Toyu, tyle pieniędzy zarobisz. Co każdą godzinę spędzoną tam w środku, moja dziewczyna będzie dostawać 300 zł, no a w międzyczasie oczywiście będzie wykonywać różne zadania. Jednak jeśli nie wykonasz zadania, tracisz życie, a masz je tylko 3, a w tym momencie zapraszam cię do środka, do twojego Toy-Toya. Pierwsze wrażenia? Super jest! Dużo miejsca, super pachnie. No to co, zaczynamy zabawę, nie? No. Na sam początek proszę oddać swoją kurtkę. Takie jest pierwsze zadanie, chyba że już tracisz jedno serce. No zimno jest, ale myślę, że mogą być gorsze rzeczy. Także oddam kurtkę. Proszę. Dziękuję bardzo, powodzenia życzę. Ale proszę się nie zamykać. Nie no. Otwieramy. Co to ma być? Otwórz to. No co ty mówisz? No otwórz, to ma być otwarte. Co robisz? Zamykam się. Tragedia. No i co ja mam tutaj robić? No przecież będziesz dostawać zadania, nie? No ale mi się już nudzi. Jeśli jej się nudzi, to mamy dla niej coś specjalnego. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Nie chcę tu siedzieć, tu tak śmierdzi jakimś odświeżaczem powietrza. Pewnie jest tu pełno jakichś zarazków. Ale dobra, mamy przynajmniej telefon wywalony w tą kurtkę. Mamy telefon, to mamy wszystko. Myślę, że zostawimy ją z tym na około 20 minut. No nie wiem, czy to jest dobre. W każdym bądź razie idziemy jej to wnieść do środka. No Boże, ona mi się nudzi. Oparłabym się tutaj, ale to wszystko jest takie syfiaste. Witam. Cześć. Popatrz, co dla ciebie mam. Weź to stąd. To nie, masz... no czy ciebie powaliło? Tu nie chcę nawet wylecieć. Weź, bo zaraz na mnie poleci. Tobie na głowę. O fuj, jak to śmierdzi. O, proszę bardzo. O fuj. I tak ci to zostawimy. Nie no. Drugie tutaj. Aromaty z tej i z tej strony. Także 20 minut w tym momencie masz dla siebie z tym. Powodzenia. I możesz się zamknąć teraz. Nie no, oszustwo. Wytrzymy. Zamykaj to. Boże, nie chcę na to patrzeć. Co mną mówię taśmą? Może dam jakąś radę. To tak śmierdzi, że zaraz się zżygam tutaj. Nawet ta koszulka mi nie pomaga. O fuj! Niestety takie zagranie było konieczne, bo sami widzieliście, co robiła Maja. A otwierając i zamykając drzwi, wpuszczała sobie świeże powietrze, więc automatycznie ta karma nie śmierdziała aż tak, jak śmierdzi w tym momencie. Tak jak mówiłem, damy jej z 20 minut pewnie i za 20 minut do niej wrócimy. Z tego, co słyszę, to jej się podoba. Ale tutaj mamy papier. O Boże, to wygląda, jakby ktoś się tam wysrał. I mamy tu mydło. Tylko nie wiem, jak się go używa. O fuj, opryskałam się tym. Nawalimy sobie mydło na papier. Będziemy, o fuj, wąchać mydło. Niezbyt dużo to daje, bo ten papier śmierdzi. Jeszcze jakby było mało, to taka ciekawostka. Mam uraz na taki papier. Po prostu już mam gęsią skórkę na całym ciele. Wywalam to. Tego pewnie nie widać. Nie jest fajnie. Chcę już stąd wyjść strasznie, albo żeby chociaż to zabrał stąd. A najgorsze jest to, że niby mam sobie siedzieć 20 minut, ale przecież on tego potem stąd nie zabierze. Więc będę z tym tutaj siedziała cały czas. No czy ciebie powaliło? No jest chory. Już? Nie. Jak to nie? Otwieraj. Zrywamy taśmę. Trzyma. No weź tego nie zrywaj. Trzeba. Dobra, pogramy sobie w coś. Poglądam TikToki. Plus jest taki, że po dłuższym czasie serio przestałam czuć tą karmę. Nie wiem, może mam zawalony nos, bo jestem trochę chora po ostatnim odcinku. Zobaczymy, kiedy Maja znajdzie tamtą karteczkę. Jeśli ją znajdzie, wygrywa dodatkową 100 oczywiście. Jak coś, to szukaj karteczki. Jakiej karteczki? No szukaj karteczki. Możesz wygrać dodatkowe 100 zł. Już widzę! Ja pierdzielę. No szybko znalazła, no ale co? Mogłem jej nie mówić, może sama by zobaczyła w końcu. No ale dobra, niech ma, nie? Patrzcie, tu jest karteczka, nie wiem, czy to widać, ale... No, i właśnie wyjęła. Mamy karteczkę, ma dodatkowe 100 zł. I normalnie on mówi, że zaczęła szukać karteczki i tylko
tylko popatrzyłam w bok i ona tutaj była. A ja jej serio wcześniej nie widziałam, nie zwróciłam nawet na to uwagi, że tam coś jest. Ale może przez to, że jest fioletowa, a tutaj jest biała ściana. Najszybciej zarobione pieniądze w moim życiu. Ale zaraz czekają hardkorowe zadanie, o którym jeszcze nie ma pojęcia, także zobaczymy, czy będzie chciała je robić, czy może odpuści. Najgorsze w tym jest to, że to wszystko teraz będzie trzeba odczepiać, bo Maja niestety kopała w drzwi. I właśnie w tym momencie mija 20 minut. Zbieramy sobie to wszystko. No siema! Ale tu wali, ja pierdzielę. A sprzątasz to? Ty możesz sobie posprzątać, tu masz papier. Dziwne, że nie posprzątałaś w sumie. Sprzątasz to? Nie sprzątam tego. Sprzątasz, bo miałam w tym siedzieć 20 minut i 20 minut minęło i teraz to zabierasz stąd. No to ty stąd musisz to zabrać. No nie, bo ja nie mogę stąd wyjść. No ale to możesz rzucić gdzieś obok. Nie, bo nie będziemy potem tego tutaj dawać. No to proszę iść po reklamówkę i to doradzam. Nie ma reklamówki żadnej. Są worki na śmieci. No to szukaj. No w domu, ja nie mogę stąd wyjść. Ja też nie. Ty możesz. Dobra, jest kolejne zadanie dla ciebie. Słucham, najpierw proszę skończyć z tym. No nie, no sama se to sprzątaj, do kibla se to wrzuć. Nie można. Można, Maja dostała pomysł życia. Dobra, no mów dalej. Już idę, spokojnie, spokojnie. Proszę się przygotować tylko. O dobra. Przygotować się psychicznie. Zamknęłam się. Ty, otwieraj to! Halo? Poproś! No otwieraj! Zaraz karę dostaniesz kolejną. Ojojoj! Tutaj proszę pojemniczek, 200 ml wody napełnić i wypić. No chyba cię powaliło. A czy ty widzisz tutaj znaczek? Proszę pokazać. No to trudno, no dawaj. No, można pić. Pokazuję, że można pić. Także zarąbiście. Pewnie tutaj jest woda z kibla. Zawsze możesz oblać zadanie, przejść do następnego, powiedzieć, że nie chcesz, no ale wtedy tracisz. Nie chcę. No dobra. Jesteś tego pewna, tak? Tak, jestem tego pewna. Spotka cię za to kara jeszcze. Czemu? Mogę zrezygnować, wal się. Nie będę piła wody z tojtoja jakiegoś, fuj. No dobrze, nie ma problemu. Ale za to teraz możemy posprzątać. O, fuj! Ale patenty. Tu się butem naciska i woda leci. Wyczyszczę tu sobie, bo śmierdzi. Woda stąd leci tam. Ja mówiłam, że to jest jakiś mechanizm. No dobra, jeszcze potem tylko to zawierzę i super będzie po prostu. Teraz tylko nie wiem, co wymyślił. I właśnie w tym momencie Maja straciła swoje życie. Szczerze mówiąc, chyba zrobiłbym tak samo, ale w tym momencie pozostają jej tylko dwa życia, czyli może zrezygnować tylko jeden raz, bo potem za kolejnym razem już będzie musiała wyjść z tojtoja. Także teraz musi się pilnować, a my idziemy jej trochę utrudnić. Otwieraj! Mogę pokazać mechanizm. No. Patrz. Wow. Mega. I ta woda potem leci tu. I co teraz? No nic, czekam na następne zadanie. Proszę się chować. I oddajesz mi swoje kolejne ubranie jakieś. Możesz sobie wybierać, co chcesz oddać. Możesz oddać buta, skarpetkę, spodnie, cokolwiek. Ostatnik mi się rozpiął. No dobra, co oddajesz? Buta? No. No to wywalaj buta. Odsuń się. No. Super! Pa! Siema! No, to super, będziemy siedzieć bez buta. Jest mi zimno, bo nie mam kurtki i nie mam buta, ale przynajmniej mam jednego, więc jak trzeba będzie wstać, no to będę stała na tym jednym, bo tutaj ogólnie jest mokra podłoga. Nie wiem czemu, Boże, chce mi się normalnie wymiotować, ponieważ siedzę w tojtoju, w którym nie wiadomo, co się wcześniej działo tak naprawdę. No nie jest za fajnie. Chciałabym już stąd w sumie wyjść, ale nie wiem, ile tutaj siedzę. Nie chcę w sumie wychodzić za szybko, bo 300 za godzinę. Dobry biznes. Jakbym posiedziała tutaj 3 godziny, to bym miała prawie 1000 zł. Myślę, że dam sobie jeszcze radę. Na razie zrezygnowałam z jednego zadania. Mogę zrezygnować jeszcze z dwóch, ale jak już zrezygnuję z tych dwóch, to odpadnę. Więc tak naprawdę mogę zrezygnować z jednego. A tymi oto krążkami Maja będzie rzucać do tamtego celu, z czego tylko raz będzie mogła nie trafić, czyli 3 razy musi trafić. Może to być dość ciężkie i Maja właśnie w tym momencie może stracić swoje drugie życie, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko wytrzymam. Puk, puk. Otwieramy. Otwarte. Nie stresuj się. Twoje 3 krążki, a w zasadzie 4. A 3 musisz trafić. A, no dobra. Będziemy trafiać krążkami na drążek. Super. Także tutaj masz swój cel i możesz nie trafić tylko jeden raz. Jeśli nie trafisz więcej razy, tracisz swoje życie. Robisz żarty? Dobrze będzie, jak ja tutaj raz trafię. Proszę bardzo. Rzucamy, rzucamy. Dobrze poszło. Doleci, doleci. No, nawet przeleciało. O, już straciłam. No już tak.
Dobrze. Jaj, teraz trafię, uwaga. No nawet razu nie trafiłaś. No dobra, to teraz ty jak taki mądry, to ty traf, co? Ale byłaś blisko. No dobrze, no ale traf. Dobrze, ja trafię. Proszę zobaczyć. Na pewno raz trafię. Okej, okej, okej. Tu było minimalnie. Ale popatrz, jak blisko wszystkie ustawione, a jak ty zrobiłaś. Proszę porównanie. Moje wszystkie dookoła, a twoje gdzie były? Gdzieś tutaj porozwalane. Ale też nie trafiłeś ani razu i co? No ale byłem bliżej. No to teraz mam jeszcze raz. Tak, bo ty sam nie trafiłeś. Aha. Topa! No i dupa. Nie trafiłam i właśnie straciłam swoje życie, więc teraz, jeśli będzie coś gorszego, czego po prostu nie będę chciała robić, no to... I tak muszę chyba, więc super! Teraz mogę wam pokazać, jak gram. Także udostępnię ekran. Uwaga, nie wiem, w co gramy. W piłkę nożną pogramy, dobra? Jeśli to wrzuci, to może będziecie mieć tutaj gdzieś wrzucony ekran. Otwórz. Po co? Otwórz. Ale ja tu teraz gram z widzami. Czym ty na mnie rzucasz? Poczekajcie z tą grą. Proszę zamknąć, proszę zamknąć. Ale lamus! O fuu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 u
No dobra, to wycieram to w spódnie, bo nie chcę wycierać, nie chcę dotykać tego papieru. A teraz przejdziemy do grania. Już nam nie będzie przeszkadzał, spokojnie. Zaczynamy. Jestem super w tą grę. Po co komuś jakaś FIFA, jak można grać w taką grę, jak się z takim super jak ja. Nie patrzcie tutaj na wynik, że mam takie czerwone piłki, bo to znaczy, że przegrana, albo pomarańczowa to remis, a zielona to jest wygrana, ale to Milan grał na pewno i dlatego była przegrana. No, widzicie? Gol! Patrzcie, patrzcie. O cholera. Dobra, damy radę. Ogramy go, ogramy go. Strzeliłam sobie gola! Teraz jakieś kolejne 20 minut czekania, a po tych 20 minutach najmocniejsze zadanie. Co ty się tam drzesz? No cholera! On to jakiś debil jest. Nie mam pojęcia. No nie! Dobra, z racji, że Maja się uspokoiła, to mogę w końcu coś powiedzieć. I za 20 minut, czyli teraz odczekamy sobie z około 20 minut i polecimy z jednym z najmocniejszych zadań, także zobaczymy, czy Maja to wykona, czy od razu odpadnie, bo zostało jej tylko jedno serce, a jeszcze parę zadań przed nią, także czekamy. Mamy dwa, tylko że mamy 30 sekund do końca meczu, więc nie no, wypad. No i dupa, nie ma już opcji, że to wyrównam. Dobra, może jednak jestem trochę do dupy w tą grę. Ale kto by się przy... O, dobra, 3, 15 sekund. Nie no, idziesz do domu. Idziesz. Ja mam downa po prostu, ja mam downa. Dobra, super, dał mi z litości punkt. I tak przegrałam. No ale dobra. Maja ma płacone 300 zł za godzinę w jakimś głupim toitoju, a ja siedzę na krześle przed toitojem i to za darmo. Także wiecie, możecie chociaż zostawić suba i lajka, jeśli chcecie więcej takich filmów i możecie napisać o tym w komentarzu. A teraz idę posiedzieć na telefonie, poczekamy jeszcze trochę czasu i przejdziemy do naszego zadania. W ogóle chcę mi się siku, mogłabym się tu wysikać, ale się tu nie wysikam. Chcecie jeszcze jeden mecz? Chcecie. Zagram tutaj, wygram oczywiście. Szczanki mi nie działają. Dobra, 1-1, myślę, że to wygramy. Proszę no. Nie! No i dobra, trafiłam sobie gola. Ale i tak to wygram. Mówiłam. Tak jest! Zablokował mnie debil jeszcze. Widzicie, jaka jestem super? Ja mówiłam, że tamten to był po prostu jakiś debil, a wcześniej to Milan grał, dlatego były przegrane. Teraz zobaczymy, co ciekawego na Instagramie. Dobra, już szczerze, nie chce mi się tutaj siedzieć. Już trochę tu siedzę i robi się coraz zimniej, bo jest coraz później. Puk, puk. Kto tam? Zadanie, a kto? Otwieraj. Nie śmierdzi już tak bardzo chyba, nie? Dobra, trochę śmierdzi, ale teraz masz jedno z mocniejszych zadań, a mianowicie musisz wysikać się w środku. I miłego sikania. Ja tutaj będę słuchał, czy nie jest oszukiwane. No ale ja się nie mogę tutaj nie wysikać. No nie możesz, bo już się skończy zabawa. No ale nie mogę. No możesz. Kamera. No co, zasłoń. Dobra, robisz zadanie, czy nie robisz? No robię, bo muszę. No dobra, no to powodzenia życzę, nie? No mówiłam, że chce mi się siku. Będziemy tu stali i weryfikowali, czy Maja sika.
Niezbyt ciekawe zajęcie, no ale muszę wiedzieć, czy nie oszukuję czasami. Fuj. Jak to się nagra? Sikam. Sikasz? Nie słyszysz? No przestań! Boże, no weź, bo się obsikałam chyba. No nie, no super. Obsikałaś się? No tak, Boże, jeszcze ten papier muszę używać. Maja obszczaniec. Sam jesteś obszczaniec. Dobra, z racji, że słyszałem, to możemy zaliczyć to zadanie. Wiadomo, dziewczyna ma trochę gorzej, bo musi usiąść i się wysikać. Chłopak by tylko stanął i by się wysikał, także nic takiego. Wyszczałam się. Super. Ubieramy się i czekamy na kolejne superowe zadania. W sumie to trochę zrobił mi przysługę tym, że się wysikałam tutaj, bo wysikałam się tutaj jako zadanie, a nie sama z siebie. Do przeżycia, do przeżycia. Dobra, może jednak to zadanie będzie jeszcze gorsze. Najgorsze w tym zadaniu w sumie będzie to, że totalnie się tego nie będzie spodziewać, bo ją nie uprzedza ani nic. Ale to też dopiero za moment, bo pierwsze zobaczymy, co u niej słychać. Proszę otworzyć! Dlaczego się zamykasz? Bo sikałam. No ale to wcześniej. Jak się czujesz? Cześć! Pozytywnie tak. Wspominasz to zadanie? Pozytywnie, bo opróżniłam tęchesz. I się obsikałaś, obszczańcu. Ale się powycierałam. Jak ci się podoba atmosfera? Kurde, jak te drzwi mnie wkurzają! Przerąbane jest z tymi drzwiami, serio. Prosimy, nie rozczaruj następnych. Pozostaw to miejsce czyste. Dziękujemy. Dzięki. Zostawiłam czyste. Tak? Tak. To jest czyste? To ty to tam dałaś. Nie, to ty to wrzucałaś. Jest tutaj nagrane nawet. Ale karmę ty. Nie. Tak. Nie. Tak. A mydło masz? Mam. Łooo, nawet mydło jest. Ale nie myłam tu rąk. A może po sikaniu warto by było umyć ręce? Warto by było, ale mam uraz na ten papier i mam gęsią skórkę na całym ciele, jak tylko pomyślę o tym papierze. A jakbym miała siedzieć w mokrych rękach, to bym tu zamarzła. Maja nie chciała umyć rąk, to pomożemy jej umyć ręce. I to nawet bardzo szybko, bo się na to przygotowałem. Nie, najgorzej! Co tu się odwaliło? Chciał mnie oblać wodą i mu się woda wyłączyła. Jaki lamus! To możemy sobie dalej oglądać TikToki. Nie! Nie! Siema. Masz farta, że wcześniej mi się wąż odłączył. Teraz to dopiero wygląda, jakbym się obsisnęła. No nic, powodzenia życzę. Dobra, już chcę stąd wyjść. Nie gadaj tak nawet, co ty? Musisz siedzieć, nie? Proszę dać ręce, myjemy ręce. Nie. Proszę tu dać ręce. Mam mokre. Nie. Bo cię obleję. 3, 2, proszę, proszę. No już dalej nie. Już zamykam to i w dupie to mam. Boże, tak już nie chcę tu siedzieć teraz. Jestem cała mokra i mi zimno. Jeszcze mi się wszystko pewnie pod okiem rozmazało. On jest nienormalny. Także misja mycia rąk pozytywnie zakończona. Następnym razem warto pamiętać, żeby myć ręce. A ja teraz sobie poodbijam trochę piłkę. Odbijasz ze mną? Halo? Michael? Odbijasz? Nie mogę. Tak niestety wygląda Maja. Jesteś biedna, nie? Poszkodowana. Całą skarpetkę mam mokrą i jeszcze mam dżinsy szerokie, mokre. I jest zimno na podwórku. No tragiczne to musi być. Taka obletnie? Ale to ty tutaj siedzisz, nie ja. No właśnie. A tu jestem ja. Uuu, ale jestem przystojny. Dobra, ile jeszcze mam tu siedzieć? Ile masz jeszcze zadań dla mnie? Ja po ostatnim zadaniu stąd wychodzę, w dupie to mam. Już nie chcę nawet 300. No i tak w tym momencie masz 600 zł plus 100 zł, które znalazłaś dodatkowo, czyli 700 zł. No i super. Opłacało się? No tak. Jak bardzo? No opłacało się, opłacało. Oprócz tego, że jestem mokra, to w sumie nic mi nie jest. Wiem co, robimy ci teraz pranka i wezmę taśmą, cię obkleję dookoła i dzisiaj stąd nie wychodzisz, zostajesz tu. Nie. Nie? Nie. A może jednak patrz. Nie. Ona myśli chyba, że ja żartuję. Chowaj się tam! Jestem cała mokra, jeszcze on to zawiązał i sobie jeszcze zaraz pójdzie, a już się robi ciemno. W sensie, no zaraz się będzie robić ciemno. Chcę stąd wyjść, ale nie mogę, bo obwiązał to taśmą, a nie mam tutaj nawet nic z tego, żeby to przeciąć. O! Ała! No nie! Bardziej tego noża nie było! Jesteś pewna, że wychodzisz? Jestem tego w 100% pewna. Koniec! Ta-da! Ho!
stanęłam na mokrą trawę jeszcze. Dobrze, teraz proszę pokazać, jak mam pięknie spodnie. A wiesz, że jeszcze trochę byś posiedziała i byś wygrała dodatkowe 300 zł? Dzięki, ale nie obchodzi mnie to. Także super odcinek, dzięki za nagrywanie. Tutaj proszę, nogę. A co ty robisz? Pokazuję. O czym mają pamiętać? Proszę. A nie widać akurat. Widać? Chyba ta. Tak bym się obszczała. Obsikana Maja kończy odcinek. Zostawcie lajka i suba, bo mój chłopak ma Downa. Ja! Oła! Bo mój chłopak jest chory psychicznie i siema.